Potrzebowałem pieniędzy i szukałem możliwości szybkiego zarobku. Miałem sporo długów. Napotkałem się w internecie na ofertę gry, gdzie można było zarobić za każde zadanie 5000. Spotkałem się z gościem i powiedział, że jest to niebezpieczna gra i jeśli podpiszę, to nie mogę się już wycofać. Podpisałem. Pierwsze dwa zadania były banalne i zarobiłem 10000. Miałem ukraść coś ze sklepu i uderzyć dzieciaka. Trzecie zadanie było trudniejsze, ale stawka była jeszcze większa. Zrobiłem to. Zabiłem kota sąsiadki. Podejmowałem się okrutnych zadań, ale spłaciłem wszystkie długi. Nadal grałem, ponieważ stawki były coraz większe. Miałem ostatnie zadanie. Zabić człowieka za 700000. Nie mogłem tego zrobić. Próbowałem się wycofać. Ale gość zagroził, że zabije całą moją rodzinę, jeśli tego nie zrobię. Mając sporo gotówki, uciekłem do innego miasta. Niestety znaleźli mnie. Zabili moją córkę i powiedzieli, że jeśli nie wykonam ostatniego zadania, to zabiją wszystkich moich bliskich. Byłem przerażony. Zrobiłem to. Zabiłem gościa, którego chcielibym zabił. Żona ode mnie odeszła. Moja głowa jest zepsuta przez te wszystkie zadania. Próbowałem się zabić, bo nie mogłem z tym żyć. Ale nie mam odwagi, by to zrobić. Upijam się każdego dnia. Jestem skończony.